Witamy Państwa przed siedzibą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, kluczowej instytucji, jeśli chodzi o powiadamianie o zagrożeniach, kluczowej instytucji, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Jesteśmy tu razem z panią posłanką Lubnauer po to, aby uzyskać parę podstawowych danych dotyczących reakcji państwa na katastrofę ekologiczną na rzece Odra. To, o co przede wszystkim będziemy starać się dowiedzieć, to są takie dwa podstawowe punkty. Pierwsze to jest udostępnienie wszystkich materiałów dotyczących sytuacji na Odrze, w korespondencji, maili, raportów, ekspertyz, analiz, ostrzeżeń innych instytucji, które wpłynęły do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po drugie, chcemy uzyskać informacje czy wskazanie, kiedy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymało pierwsze informacje o zatruciu Odry, czyli kto, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, z jakiej instytucji oraz kiedy, dokładna data z określonym dnia, miesiąca, godziny poinformował Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o sytuacji na Odrze. To są te pisma. Będziemy je przedstawiać kierownikowi tej placówki. Mamy nadzieję, że po pierwsze te informacje otrzymamy i to w jakimś szybszym trybie, ponieważ nie wymagają one starannej kwerendy archiwalnej, tylko przeglądnięcia książki i maili z ostatnich dwóch tygodni, więc mamy nadzieję, że dostaniemy te informacje od ręki. Po drugie, dlaczego to robimy? Dlatego, że od momentu wpływu informacji do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa można mówić o uruchomieniu tak naprawdę na szczeblu centralnym systemu przeciwdziałania zagrożeniom. I kiedy wpłynęła ta informacja od administracji państwowej, od MSW, od innych organów uprawnionych do pilnowania bezpieczeństwa, w tym także bezpieczeństwa ekologicznego, środowiskowego. To jest jakby clue naszych pytań. Mamy nadzieję, że je otrzymamy. Jak Państwo dobrze wiedzą, jest to część naszych działań kontrolnych jako Koalicji Obywatelskiej dzisiaj w urzędach centralnych. Równocześnie i dzisiaj, i jutro będą się odbywały podobne kontrole poselskie na poziomie województw i wojewódzkich organów, które miały się zająć tą niesłychaną katastrofą. Mówimy o niej katastrofa ekologiczna, a wygląda na to, że to po prostu ze względu na rozmiar i skutki to będzie po prostu katastrofa cywilizacyjna. No i w tym wypadku chcemy zbadać, jak państwo reagowało w tej sprawie, czy raczej jak nie reagowało, co już widać po tych ostatnich parunastu dniach. Proszę Państwa, jesteśmy pierwsi, można powiedzieć. Zaczynamy 7 kontroli centralnych i również będą kontrole regionalne dzisiaj przeprowadzane przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy przed Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Dzisiaj kontrola będzie również w Wodach Polskich, w Ministerstwach Infrastruktury i Ministerstwie Środowiska i Ochrony Klimatu i Ochrony Środowiska, jak również w Urzędzie Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Proszę Państwa, te wszystkie instytucje, można powiedzieć, że nie zrobiły nic, żeby zapobiec albo potem powstrzymać skutki katastrofy na Odrze. Dlatego uważamy, że ważne jest, żeby jeszcze teraz, jak najszybciej, zbadać wszystkie dokumenty. Właśnie opieszałość władzy doprowadziła do sytuacji, że już bardzo trudno będzie znaleźć winnych katastrofy na Odrze. My nie wiemy, z którego dnia są pierwsze próbki, my nie wiemy, kiedy rząd w ogóle zaczął działać, my nie wiemy, kiedy Główny Inspektorat Sanitarny podjął działania, które pozwalały na zatrzymanie katastrofy na Odrze. Tego chcemy się dowiedzieć, ma prawo do tego całe społeczeństwo. W tej chwili mamy katastrofę, która nie tylko jest katastrofą ekologiczną, ale również gospodarczą dla całego regionu. Dlatego tak ważne jest wyjaśnienie, co zrobił, a właściwie czego nie zrobił rząd, czego nie zrobiły instytucje rządowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odpowiadało między innymi za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Tym, którzy mogli korzystać z ryb z Odry, mogli się kąpać, mogli przychodzić z dziećmi nad Odrę, a tego nie zrobiło. Wiemy, że pierwszy alert RCB wpłynął
do ludzi mieszkających nad Odrą dopiero około 10 sierpnia, w momencie, w którym wiemy, że katastrofa zaczęła się już 26 lipca. To chcemy wszystko ustalić, dlaczego nie było wcześniejszych działań, co zawiodło, dlaczego państwo nie działa, dlaczego okazało się, że w sytuacji katastrofy nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja naprawdę, sytuacja, w której jedynym działaniem rządu jest ogłoszenie milionowej nagrody dla osoby, która wskaże sprawcy, to jest wyraz bezradności państwa. To jest wyraz tego, że oni tak naprawdę nie szukają sprawcy, tylko oddają to też obywatelom. W związku z tym wspólnie z panem posłem Sienkiewiczem idziemy do RCB, który przypominam, że odpowiada za sytuacje kryzysowe w państwie, co oni zrobili, kiedy powzięli informacje i jakie podjęli działania. Bo jeżeli patrzymy na to z zewnątrz, to ma się wrażenie, że żadnych działań nie było. Dzisiaj jeszcze się odbędzie Komisja Klimatu i Środowiska w Sejmie. Zapraszam państwa na tą komisję. Posłowie Koalicji Obywatelskiej będą tam obecni. Mamy nadzieję, że część informacji istotnych dla obrazu sytuacji uda się nam uzyskać jeszcze przed tą komisją. Ale na razie, proszę wybaczyć, jest godzina 8:15. Powinniśmy wchodzić w tej chwili do instytucji, którą będziemy kontrolować. O wynikach kontroli będziemy informować, ponieważ tworzymy całą dokumentację, żeby opinia publiczna na podstawie kontroli prowadzonych i regionalnie, i centralnie przez Koalicję Obywatelską miała jasność opartą na dokumentach, dlaczego doszło do tak niesłychanego zaniechania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polaków. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu. Idziemy do pracy. Do widzenia.